literackich. To jest taki nasz nowy projekt, który łaskawie nam minister dofinansował. Projekt łączący teraźniejszość literacką, którą tu reprezentuje pan Jerzy Pluta, autor wrocławski, bardzo zasłużony. I przeszłość, no przeszłość, której już nie ma, no jesteśmy tuż po święcie zmarłych, także to troszeczkę znamiennie, że przypominamy, jakby wyciągamy z tej przeszłości autora, też bardzo zasłużonego dla Wrocławia, który pisał dużo o Wrocławiu, Ernesta Dyczka, całkiem niedawno zmarł w 2014 roku. I taki jest klucz jakby naszych spotkań, że autor obecny, tworzący, oprócz tego, że będzie mowa o jego twórczości, o jego dorobku, w drugiej części spotkania przypomnimy tego autora już nieobecnego, czy tę autorkę, bo i panie są w tym zestawieniu. Dotychczasowe jakby spotkania są zrelacjonowane na podstronie specjalnej o nazwie Pomosty Literackiej. To jest na stronie www.pisarzewrocław.pl, tylko my mamy taką stronę. I tam już jest, cztery pierwsze spotkania są zrelacjonowane, a kolejne cztery będą w grudniu zamieszczone. Także chciałem zaprosić na nasz skromny wieczorek w księgarni, bo pomysł też polega na tym, żeby to się odbywało, żeby troszeczkę do księgarni życie literackie wróciło, nie tylko gdzieś tam w domu literatury, czy w jakichś innych miejscach, ale też, no przecież pamiętamy, księgarnia Arkady to miała w ogóle całe lata, były tam cykle spotkań, co miesiąc, czy nawet częściej. To się wszystko jakoś pokończyło. Co tydzień. A to w dawnych dobrych czasach, jak był jeden program telewizyjny. Teraz jest programów cyfrowych 41. Satelitki nie trzeba kupować, żeby mieć 40 programów telewizyjnych. W związku z tym niektórzy to już z domu w ogóle nie muszą wychodzić, bo po co? Sobie tylko kanały przerzuca. W dawnych czasach, kiedy jak się człowiek znudził tym jednym programem telewizyjnym, wejdź Majka, to oczywiście wieczorki literackie miały zupełnie inną rangę, inne powodzenie. Ale jesteśmy tutaj, spotkanie z panem Jerzym Plutą i poniekąd przywołanym Ernestem Dyczkiem poprowadzi Gabriel Leonard Kamiński. A ja już podziękuję.